Hej, peace and love. Witajcie na moim live'ie. Dzisiaj troszkę zmienimy Przeczytamy coś, ale też będzie pewna ważna rzecz, która się dzieje, wydarza się na naszych oczach. Słuchajcie, jak zwykle. O, witaj, ja ogień, witaj, peace and love. Dobrze. Nie, no coś ty. Ja mieszkam w Rzeszowie zresztą, gdzie, znaczy ojciec był myślami. Jakby już się uparł, musiałbym z nim pojechać, ale na szczęście no, siedział w domu, bo to za zimno dla niego. Jak będzie wiosna, to nie zna Mariany, wiesz, z kimś. A to ty jesteś ta Ariana, tak? Oj, to podeślij mi linka, to posłucham, chociaż jeżeli to jest hip-hop, to ja jestem takim słabym fanem, bo ja bardziej bluesa, rocka, hip-hop to tak słabo. Rin, witaj, witaj, nie szkodzi, nie przejmuj się, kimkolwiek byś nie był, jesteś tu, Radziu, hej, peace and love, Radziu, co u mnie spoko, na puzonie gra, ksiądz na puzonie, aha, no są tu różni, widziałem księdza, co grał na gitarze dzisiaj, tak przelatywałem po tych live'ach. Życie leci spoko, no, słuchajcie, będzie dobrze jak, słuchajcie, o, skorzystam z okazji, że jest dużo ludzi. Wiesz co, budowlankę i stolarkę, ale również zajmuję się pisaniem tekstów socjologicznych. Słuchajcie, Rychuszczena, o to pozdrawiam, o Ryszy, Rychuszczena, no to pozdrawiam, pozdrawiam. Słuchajcie, chciałem tylko powiedzieć, póki jest, tutaj widzę gdzieś tam skądś przyszło dużo ludzi, biorę się za tą sprawę związaną z tym, no, z Angelem i małymi kroczkami będę szukał zwolenników, myślę, że trochę znajdę i przepchniemy ustawę Lex Angelo, która będzie po prostu pozwalała na to, żeby każdy, kto zagraża, kto grozi, żeby po prostu groźby karalne nie były ścigane na wniosek pokrzywdzonego, tylko z urzędu, jeżeli są na TikToku, bo tak na przykład jest, jeżeli są drobne oszustwa w internecie, to one są traktowane inaczej niż drobne oszustwa na życiu realnym. Na przykład ktoś naciąga ludzi na 20 zł, to jest to niska szkodliwość społeczna, jest to traktowane jako wykroczenie w normalnym świecie, ale w rzeczywisty, tutaj na TikToku jest to, znaczy na TikToku w ogóle w sieci jest to traktowane z dużo większą surowością. Czekajcie, bo ktoś tu chyba... O, Spineczka, witaj, oczywiście. Król, moment. Cześć, Leszku. Witaj, witaj, jak tam? Bardzo dobrze mówisz, tak, dobrze mówisz, ale wiesz co, jak tak wracając od oszustwa, bo wiesz, że się stknęłam z tym, to powiem no ci, tak, że tak jak stwierdziłam, i rozmawialiśmy, że czasami lubią ciszę, niech nie dawać pożywki takim ludziom, tylko tak, robić swoje, a
Tak jak biznes, pieniądze, czy takie typu sprawy lubią ciszę, nie? Znaczy, wiesz co, czasami tak, wiesz co, bo była tutaj taka akcja, był taki koleś, który, wiesz, zaczął tam kokardeczki pomawiać i wiesz, i on miał 1000 ludzi na live'ie, ale ludzie się po prostu przestali się nim interesować, on ma teraz 15-20 osób. Także wiesz, także rzeczywiście, ale niestety, jak już zostanie przekroczona granica, to cisza już nie pomoże, to wtedy trzeba działać. Na szczęście w przypadku tego naszego dziada, o którym my mamy na myśli, a nie chcę o nim mówić, nie, że po prostu nie ma sensu dawać mu atencji, to w przypadku tego dziada to na szczęście cisza działa, bo kto się nim zajmuje już w tej chwili. Cześć Leszku. Tak, tak, tak. Witaj, królu. Tak, Wpadłem, aby cię dokładnie. pozdrowić. Tak, Wpadłem cię pięć. pozdrowić i czekam na live'a. Na live'a. No teraz jest live, ale Nie, o ale jakim myślisz? którego obiecałeś, że będziemy z Markiem, wiesz, na temat grypsery. A, słuchaj, to musisz jakoś się z Markiem skontaktować, bo ja powiem ci szczerze, niespecjalnie mam czas na chodzenie po tych. Wiesz, teraz się zainteresowałem sprawą tego Angelo, nie? Ale tak to w ogóle nie. A właśnie, ty mówisz o tej sytuacji. Słyszałam wczoraj. A tam Tak. policja, niby mu policja wjechała do domu, tak? Nie, Ale coś pytanie, to czy to nie było niemożliwe, nie. stawką? Nie, że tam jakaś kobieta tam pukała do drzwi, że mu rura przecieka czy coś. No i że ma otworzyć drzwi. On mówi, że nie, bo koleżanka go zakluczyła czy coś. I za chwilę ta kobieta mówi, to ja dzwonię po policję. On otwarł te drzwi, bo powiedział, że live'a prowadzi na żywo. I tam weszli, powiedzieli, Andrzej odłóż telefon na bok i się live. Tylko król, pytanie, czy po 22 wjeżdża policja? Z tego, co mi wiadomo, to policja po 22 nie wjeżdża komuś na chatę. Tak, ale jeżeli jest na przykład jakieś przestępstwo o zagrożeniu życia albo coś No. takiego, to oni mogą wjechać o każdej porze dnia i nocy. Jeżeli jest poszukiwany listem gończym, mogą wjechać o każdej porze dnia i nocy. Kurczę, chyba nie. Trzeba by to sprawdzić, ale z Nie, tego, co mi wiadomo, to oni czekają, bo oni są nie, zawsze nie. też mają możliwość obstawy zrobienia danego adresu, gdzie on się znajduje, Tak, ale ale jeżeli ktoś chyba jest jest, poszukiwany, no. jest ktoś poszukiwany od jakiegoś czasu jest poszukiwany i wiedzą, że jest pod tym adresem, albo jeżeli stosował groźby karalne w stosunku dzieci czy tam rodziny, Tak, to tak. No tak. oni mogą wejść Dobry natychmiast. wieczór, czy mogę coś Znaczy, powiedzieć? Ja tylko chciałam tylko zaopiniować, że to co powiedział, bo ja akurat słyszałam to dzisiaj, to jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne, Kiedyś to było. taka osoba nie powinna w ogóle już istnieć na TikToku, w ogóle na Ja społecznie. chciałam się odnieść do tego zatrzymania, bo jedni mówią, że jest zatrzymana na 48 godzin. Monika Jaśmin, tam byłam na chwilę u niej na live'ie, mówiła, że jej nie powiedzą dlaczego, co i jak, i to nie jest w jej sprawie. Być może on jest poszukiwany albo za jakieś tam inne czyny. Do wyjaśnienia zatrzymany z tego, co mówią po live'ach. Ale Nie, ja tak sobie chodziłam z live'u na live, jeszcze nie on oglądałam tego wszystkiego. Poczekaj, daj mi się powiedzieć. Nie oglądałam tego wszystkiego. Monika jaśnie powiedziała, że ona nie wie, czy to jest w jej sprawie, czy to jest we wcześniejszych sprawach. Bo on sobie nagrabił już dużo, dużo wcześniej. Nie oszukujmy się. Tak, ale on też gdzieś tam groził, gdzieś na live groził, że przyjedzie i zabije komuś tam dziecko. Ja nie wiem, o co Ale tam to u chodzi. Moniki Właśnie o to chodziło, u chodzi. Moniki Jaśmin. Ale on wcześniej też wypowiadał się o Majdanku, wypowiadał się o innych rzeczach jeszcze. Ale on nie ma prawa tego robić. Tak, ale I słuchajcie, kiedyś być było może tak, on że. jest ścigany z innych jeszcze jakichś tam ludzi, nadrośnili. I to nie musiało być koniecznie skutek Moniki. W tej chwili, tylko to mógł być skutek inny i rzeczywiście stwierdzić, że ten człowiek jest zagrożeniem. Niebezpieczny. No dokładnie, no. Znaczy, Wiesz, słuchaj, ale ja on mam nie pytanie. jest niebezpieczny, on tylko sobie gada, ale gada takie rzeczy, że to człowieka razi. Od tego zacznijmy. Ale Nie, ale przepraszam, tu. przepraszam koleżankę. To jest koleżanka na górze, tak? Czy kolega? Bo
po głosie. To koleżanka, ja ogień. Ja. Koleżanko, ja ci tylko powiem tyle. Rażące to jest raz, co on robi, ale rażące jest to, że ludzie, pomimo takich słów, a każdy z was jest rodzicem, w większości są tutaj, siedzą rodzice, matki i ojcowie, i dalej mu jakby dają przyzwolenie, dając mu prezenty za to pieniądze. To już zakrawa naprawdę o patologię, naprawdę. Tak, ja Tak nie właśnie chciałem może to być. poruszyć, że ludzie mu za to płacili. To jest raz, że... Tak, to jest A kiedyś bardzo było tak, rażące. Jest. kiedyś było tak, że od 22 do 6 rano policja nie mogła wejść na mieszkanie. Ogólnie nie mogli wtargnąć do mieszkania, ale teraz jest, prawo się zmieniło i jeżeli jest zagrożenie życia, zastraszanie i tak dalej, i wiadomo, gdzie jest sprawca tego zastraszania, No dobrze, ale oni macie mogą wejść do pewność, że każdego oni go mieszkania. zabrali? Ja to słyszę tylko z live'u, że go zabrali na 48 godzin. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to nie była prowokacja, bo oni. Ja na tym filmiku, ja oglądałam ten film z jego niby zatrzymania. Andrzeju, Andrzeju, coś tam, coś tam. Tak. Ale też nie wiadomo, czy to była faktycznie policja. No więc właśnie, więc nie spekulujmy, nie Znaczy, spekulujmy. przepraszam Was, z tego co ja wiem, to prawdopodobnie był to jakiś zmontowany przez niego filmik, żeby się obronić, a to prawdopodobnie nie była policja, No więc więc właśnie, ja natomiast po prostu. słuchajcie, ja Wam. Aha, czyli to był zmontowany filmik, żeby po prostu on się mógł ukryć. No Leszek Tak. właśnie myśli tak samo jak ja. Znaczy, widzicie, i tu jest problem, bo ja dzisiaj się kontaktowałem, bo dzwoniłem do komendy tej głównej policji w Polsce i mówiłem, że jestem socjologiem, zajmuję się TikTokiem i pytałem, nie pytałem akurat o Angelo, tylko pytałem w ogóle o groźby karalne i rzeczywiście groźbę karalną musi zgłosić osoba poszkodowana, czyli taka, która, bo w tej chwili jest takie prawo, natomiast słuchajcie, jest też tak, że zresztą mówiłem już wcześniej i Leszku, ja powiem muszę jeszcze raz, wstać. to nawet ten Wyciszcie się człowiek, na z którym chwilę. rozmawiałem, zasugerował, że jeżeli mi się to nie podoba, to trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów i po prostu zmienić prawo. Natomiast no jest to takie dosyć. Z tym, że powiem Wam tak, ja osobiście wezmę się za to, tylko że jest małe prawdopodobieństwo, że ja dożyję czasów, kiedy to prawo w ten sposób będzie zmienione, ale i tak jest to jakaś tam ścieżka, którą można zacząć deptać. Natomiast są też inne rzeczy, to, że na przykład rozmawiamy o tym, to jest ważne. Leszku, ja Hej. przerwę na chwileczkę. Przepraszam, że przerwę. Ja mówię, że bardzo Was pozdrawiam, bo ja idę już spać. Bardzo Was pozdrawiam. I Tak. Leszku, ja czekam z Tobą na tego live'a. Dobra, dobra. Ja z Markiem porozmawiam na privat, się z Tobą umówię i Na odpalimy spokojnie, tak. tego live'a. Porozmawiamy, Wiesz nie? co, bo ja w poniedziałek mam z takim mistrzem rozmowy o spółdzielczości. To w takim razie O, to poniedziałek będzie odpalę. super. Proszę. Ale dobrze, no to ja ci napiszę na privat, kiedy ci pasuje, z Markiem też porozmawiam, na kiedy się możemy umówić i wtedy odpalimy. Dobra, na Dziękuję. spokojnie, no. To Przyjemnej super. nocy Wam życzę, bawcie się dobrze. Dobrej nocy. Trzymaj się. Dobranoc, Dobranoc, Leszku. dobranoc król. Dobranoc. A ty mi powiedz, że tak na dobrą sprawę, Monika Jaśmin, wracając właśnie, oglądałam Szota, że wracając z policji, powiedziała, że to nie jest, jeżeli chodzi o nią, czyli on musiał już wcześniej coś zrobić, musieli go ludzie wcześniej zgłaszać, bo jej ludzie, policja nie udzieliła żadnych informacji. Jeżeli to byłoby w jej sprawie, to udzieliłaby jej informacji, prawda? Dokładnie. Z tym, że prawdopodobnie tam w Ale ogóle nie ludzie było rozumują, policji. ale zobacz, jeszcze tylko wtrącę. Ludzie rozumują to tak, że o, wsadzono do więzienia przez Monikę Jaśmin. Nie, nieprawda. On sobie narobił tyle brudów przez całe swoje live'y, że to skutkuje teraz. I tak samo każdemu streamerowi to będzie skutkowało, bo ludzie nie zapominają. Dokładnie. I słuchajcie, to tacy ludzie obniżają nam tu standardy na TikToku i niestety dzieje się, co się dzieje. Jak widzą, patologia widzi przyzwolenie na swoje działania i po prostu robią coraz gorsze rzeczy. No Ja to dokładnie, jestem ale teraz daleka właśnie. ograniczmy to, co to jest patologia, a co nie jest patologia, bo patologią nazywają. Patologia nie, a ja ogień. Patologia to nie jest tylko patologia alkoholowa. Patologia jest tak samo umysłowa. Słowna.
Proszę, tak, dokładnie, jak masz rację. Ja powiem tylko tyle, ludzie naprawdę powinni się otrząsnąć, bo ja nie będę oceniać tego człowieka, bo ja też nie obserwuję, ja też nie siedzę na tych live'ach. Czasami gdzieś tam przelecę, ale jakby się nie angażuję, nie słucham. Natomiast Leszku, ja jestem za tym, żeby ludzie się zreflektowali i przestali po prostu wspomagać takie zachowanie, bo to jest rażące. Dokładnie. A weźcie jeszcze pod uwagę, że zdarzyła mi się taka sytuacja, Leszku, miałam kiedyś live'a, gdzie był pewien pan, który mówił, że poznał kobietę na TikToku, której zbanowali konto i ona szybciutko robiła drugie. Ale teraz powiem, do czego nawiążę. Ten pan mówił już coś takiego, że poznał tą kobietę, ale ma z nią problem, bo ona jest uzależniona od TikToka. Ale wiesz, co jeszcze jest najgorsze w tym, że ona ma dziecko z autyzmem, które 14-letni chłopczyk ogląda, znaczy gra na tych gierkach i ma cały czas w głowie jakby morderstwa. I do tego faceta powiedział, że czekam, aż zdechniesz. Czyli tu ja im doradziłam, że tutaj potrzebują szybkiej terapii. Ta kobieta przede wszystkim powinna iść na terapię, od siebie zacząć, ale też zadbać o dobro dziecka, bo on ma 14 lat i w pewnym momencie przyjdzie i ich zabije, no bo taka będzie prawda. Bo To skoro teraz ci dziecko powiem żyje jedno. morderstwami i zabójstwami i już tak rażąco mówi do osób dorosłych, a matka nie zwraca na to uwagę, tylko dla niej jest, i to jest patologia. To jest To jest patologia. patologia bardzo wielka. Ja ci powiem teraz na przykładzie mojej córki. Ja mam dwoje wnucząt i córkę, no nie? Która dała mi dwoje wnucząt. Moje wnuki nie mogą oglądać TikToka, mają zakazane, mają pokasowane w telefonach, mają w ogóle zakazane, nie wiem, jakieś tam treści takie, których nie mogą oglądać, tak? I my tej patologii im w domu nie podkazujemy. Więc to jest tak, że jeżeli coś pokażesz, coś zrobisz, to te dzieci biorą, potem czerpią z ciebie przykład. Jeżeli matka pozwoli, kurde, dziecku założyć wieku, bo mój wnuk ma 9 lat, 10 rok zaczął, pozwoli mu założyć TikToka i on będzie przeglądał to wszystko, no to sorry. On się dzisiaj mnie zapytał tak, babcia, a ty masz TikToka? Ja mówię, tak, mam TikToka. A on mówi, a dlaczego ja nie mam TikToka? A ja mówię, bo TikTok jest od 16 roku życia. I mówię, jeżeli mama ci tego nie założyła, ja nie złamię reguły mamy. Więc trzymajmy się pewnych reguł. Ale na przykład w mojej rodzinie kuzynki, dziewczynki miały na przykład Facebooka, o Facebooku mówimy, to na przykład ja Mój wnuk nawet jako Facebooka ciocia nie ma. pierwsza, ale nie, ja sobie na przykład kontrolowałam znajomych, jak coś zauważyłam, że dziewczynka kogoś tam przyjęła Nie do ma wiadomości, czegoś takiego jak kontrolowanie. Proszę cię, nie ale do mnie takich rzeczy. proszę mnie Nie skontrolujesz podważać. dziecka. Ja ci powiem, już ci powiem, jaka jest ta kontrola. Więc jeżeli mama nie zdążyła na przykład zwrócić uwagi, a ja sobie sprawdzam dzieci, to od razu była z mojej strony interwencja i ze strony matki. Więc nie jest to tak do końca. Każdy wychowuje po swojemu te dzieci, nie? Nie, nieprawda. Nie możemy dzieci Ale uświadamiać nie tym, podważaj, żeby nieprawda. żyły w tym chorym Ale świecie dobrze, właśnie dobrze, takich ale nie kłopotów puśćcie się, nie facebookowych. puśćcie się, Ja nie dziewczyny. podważam nic. Nie Podważaj autorytetu. pozwólmy dzieciom młodym żyć w takim świecie. Niech dzieci Ale idą bawić się poczekaj, w wirka poczekaj. wchowanego. Ja ogień, poczekaj. Nie podważaj autorytetu matki, bo ja nie podważam Przepraszam twojego. chwilę, przepraszam, spineczka, ja tylko powiem. Nobody give freedom. Nie stosujemy podwójnych standardów. Mamy bardzo proste zasady. Nie kłamać, nie kraść, nie zabijać. I to upraszcza całą rzeczywistość. Także spoko. I w ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy przyszli. No mów dalej, mów My dalej. wychowaliśmy się w innych czasach, teraz technologia poszła do góry. Dzieci jak najbardziej powinny mieć telefon. Jak najbardziej, nie? Ja uważam, że Dzięki. tak. Ja uważam, że dzieci powinny mieć telefon, ale jest coś takiego jak kontrola rodzicielska. No jest. I jak No jest, najbardziej powinny być. dokładnie. Dziecko powinno mieć telefon przy sobie.
chociażby ja bardzo Ja nie mówię ubolewam o nad telefonie, ja mówię o aplikacjach. Ja nie mówię o ale telefonie, dobra. o aplikacjach. A przepraszam Was, a teraz mam do Was takie pytanie, bo mówiąc szczerze, ja już od dawna, pamiętajcie, że ja wszystko, o czym mówię, odnoszę do na przykład koncepcji Mazura Kosackiego i Lumpmana. I na przykład powiem Wam, że niszczyć ludzi na live, patologię, żeby. Poczekajcie, bo tu jakieś. A co to za Jest idiota takie. znowu? Nie kradnie, nie zabija, No nie nie kłamie. wyzywajmy. To znaczy, nobody give freedom. Jeżeli ktoś kłamie, to. To znaczy, może inaczej. Jeżeli ktoś nie kłamie, to nie będzie patologicznie się zachowywał, bo patologia wynika z tego, że w jakiś sposób sam zaprzecza własnym zasadom. Więc tutaj no, jest. Ale teraz czytam komentarz. Kobieto, mówisz o dziewięciolatku, poczekaj parę lat. Tak, mój wnuk ma 9 lat. Mieszka w Niemczech, urodził się w Niemczech. Zna trzy języki perfekcyjnie: polski, niemiecki, angielski. Nie ma aplikacji takich jak TikTok, Facebook czy jakichś innych. Chronimy go przed tym. On widzi u mnie, co ja mam, i ja mówię: nie, to twoja mama decyduje o tym. Moja córka jest na tyle świadoma, że te aplikacje niszczą rozum dziecka, że nie pozwoli mu na to. No No tak, sorry. dokładnie. Zadałeś pytanie jeszcze raz, bo żeby nie było zakłóceń, jeszcze raz, bo ja lubię się odnieść do pytań. Leszku, To zadałeś znaczy, pytanie. jeszcze nie skończyłem mojego pytania. No Słuchajcie, i właśnie. teraz tak. Czy nie myślicie, że powstanie pewna granica pomiędzy na przykład pewnymi niższymi standardami, a wyższymi standardami? A co to jest niższy standard? Na przykład wszelkiego rodzaju właśnie zachowania, wyzwiska, przemoc wobec dzieci, przemoc nawzajem wobec siebie, bo mówiąc szczerze, tutaj cała ta współczesna popkultura w zasadzie koncentruje się na takiej apologizacji bandytyzmu, czyli bandyci to są najbardziej seksowne postaci, na przykład jak najłatwiej poderwać młodą dziewczynę, trzeba udawać bandytę, nie? Znacie ten styl taki z tej Ja nie popkulturowej. znam. Proszę? Ja nie znam. No, wystarczy obejrzeć filmy. Ja też go nie znam, ale widzę, jak na przykład na tych teledyskach, na tym wszystkim, co mamy w popkulturze. To, że ty nie znasz akurat w swoim najbliższym środowisku, mało kto z nas Ja bym zna chciała tylko najbliższym. wrócić do Leszku, bo jedna rzecz mi się nasunęła tutaj do koleżanki, która siedzi na oknie. Zadam takie pytanie. Wy nie pozwalacie dziecku korzystać z aplikacji. Ja to rozumiem, szanuję i jest to wasz wybór i uważam, że jest to okej wybór. Ale to dziecko siedzi obok, a wy siedzicie, załóżmy, na oknach, gdzie są totalnie na przykład dramy, wyzwiska, przekleństwa. To pytanie teraz, czy też o was dobrze to świadczy? Nigdy w życiu przy moim wnuku nie No siedzę na nie mów, że oknach. wnuk nie przejdzie, no Nigdy w nie. życiu przy moim Nie wnuku nie zobaczę. siedzę na oknach, nie gadam i nigdy w życiu mój No wnuk nie widzisz. uczestniczy w niczym, co jest tutaj na TikToku. Proszę cię, proszę cię. Się. On do mnie przyjeżdża, nocuje u mnie, przebywa u mnie. Nigdy w życiu mój wnuk nie uczestniczy w tym, rozumiesz? Ale jest na przykład obok w pokoju, Nie, uczestniczysz na jest przykład na obok pokoju. TikToku. Nie jest nawet obok pokoju. Ja mieszkam Okej, sama. Mój wnuk mieszka ze swoją mamą. On przyjeżdża do mnie na weekend, wtedy nie uczestniczę w tych całych dramach. Można rozgraniczyć. Jeżeli mam dziecko w domu, jeżeli to jest moim wnukiem, to nie ten. On spojrzał, że ja tam sobie na TikToka przebijam coś tamten. Mówi do mnie, że chciałby mieć TikToka. Ja mówię, nie, Natan, TikTok jest od 16 roku życia. Musisz dorosnąć, musisz zrozumieć, musisz przejść jakiś ten. My dzieciom tłumaczymy. Przede wszystkim Dobrze, tłumaczymy, co jest dobrze, dobre, okej, a co złe. w porządku. Więc proszę mi nie zarzucać czegoś takiego, że Ja mój nie wnuk nie zarzucam, rozumie. tylko zadałam pytanie.
Bo jeśli ty na przykład faktycznie, jak jest wnuk u ciebie, to się zajmujesz nim, ale dziecko wraca do domu i załóżmy, rodzic sobie siedzi na TikToku, do tego zmierzam. Nie, Czyli moja córka też pozwalacie nie siedzi dziecku. na TikToku. Moja córka Dobrze, wręcz jest dobrze. przeciwna temu wszystkiemu. Znaczy, To wiecie moja co, córka przepraszam, siedzi na ekranie. drogie panie, powiem wam jeszcze jedną rzecz, bo w rzeczywistości ja na przykład pamiętam, że no przecież ja pochodzę z katolickiej rodziny i rodzice wpajali mi takie wartości dosyć, no unikać wszelkiego rodzaju patologii, natomiast wdałem się w takie towarzystwo, w którym nauczyłem się różnych złych rzeczy, złych zachowań. Więc mówiąc szczerze, to też sama kontrola rodzicielska to jest za mało, bo na przykład w Afryce jest takie twierdzenie, że dziecko wychowuje cała wioska. A u nas nie ma wiosek, u nas jest rodzina i to mama, tata najczęściej, albo jeszcze drugie dziecko, bardzo rzadko jest troje dzieci, a tak naprawdę poza tym mamy świat, który jest obcy, nie? Puszczamy dziecko na jakiś żywioł. Nie chodzi mi w ogóle o kontrolę rodzicielską. Mi chodzi o to, żeby tłumaczyć dziecku. Więc jeżeli wnuk do mnie przychodzi i widzi nawet, że ja przeglądam TikToka i ja do niego mówię, że to jest od 16 roku życia, jeżeli Od jego mama mówi, 13, że... od 13 sprostuję, od Dobrze, ja mu 13. powiedziałam, że od 16, nieważne. Jeżeli jego mama mówi, że w tą grę nie może grać, w tą grę nie może grać, tego nie może robić i jemu trzeba tłumaczyć dlaczego, bo to jest dla starszych dzieci, O, hejtłeś więc nie ten, Marku, tak. wprowadzajmy dzieci w to, że dzieci mogą robić wszystko, bo rodzice dla świętego spokoju robią to, że a to se graj to, a to se graj tamto, a to tutaj masz ten Call of Duty, a to masz to, a tamto. I dzieci 9-letnie potrafią grać w Call of Ale Duty albo jakieś tam inne gry. przepraszam. To mi chodzi o to, żeby współpracować przede wszystkim. Jeżeli jestem babcią, to współpracuję z mamą, tak? Jeżeli mama mi mówi, że tego nie można, tamtego nie można, jeżeli coś mój wnuk zauważy na moim telefonie, to mu mówię też, że tego też nie można. Tak, tylko mówisz w liczbie mnogiej, ja ogień, a powinnaś jakby odnieść się tylko do swojej rodziny, a nie mówić w liczbie mnogiej o innych rodzicach, bo to tak, tu jest dużo rodziców też, Generalnie nie? mówimy zawsze o sobie. Dokładnie, tu jest Ale dużo słuchajcie, rodziców. bo tutaj my mówimy w tej chwili tak jakby Nie z punktu odbijecie na widzenia dziecku, na 100% rodzica, się nie który odbije na chroni dziecku. dziecko, ale my mamy też tą drugą stronę w tej chwili omawiamy, czyli mamy ten zły świat, z którego przychodzi zagrożenie dla dziecka. Czyli na przykład tutaj Angelo mówi, że udusi dziecko, nie? I powiem wam szczerze, na przykład słyszę takie rzeczy, że to jest bzdura, bo Angelo muchy nie skrzywdził w ogóle i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że historia kryminalistyki zna przypadki, gdzie właśnie mordercą był nie jakiś taki człowiek na pierwszy rzut oka bandzior, ale właśnie taki, którego byśmy w życiu o to nie podejrzewali. No, nie podejrzewaliśmy tego przede wszystkim, co pociął tą kobietę, która go uczyła tam jakiegoś języka, jak on się nazywał. W No, Polsce ale to nie było musicie głośno. tam. No. Nie wiem. No, zaraz mi się przypomni. Znaczy, dla mnie taka osoba raczej nie powinna uczestniczyć może w takich live'ach. No. Aplikacja jest po to zrobiona, żeby każdy ma swoje jakieś konto. Inni śpiewają, drudzy recytują, trzeci sobie rozmawiają o polityce i jest wiele, wiele fajnych tematów. I uważam, że grozić komuś albo wiesz. No to już jest naprawdę wychodzi poza margines, po moim zdaniu. Tak, Więc to moim także zdaniem. wiecie co? Wszystko jest Czyli niedopuszczalne. generalnie, co powiedział? Oczywiście, że niedopuszczalne, Marku, właśnie o tym rozmawiamy. I ja w ogóle chciałem ci powiedzieć, bo tu Marek wszedł na okno. Tak, Ja pozdrawiam dzisiaj Marka. dzwoniłem do Komendy Głównej Policji i pytałem, powiedziałem, że jestem socjologiem, zajmuję się tutaj właśnie TikTokiem. I chciałem zapytać, jak w ogóle oni się na to zapatrują, więc on, taki koleś, z którym rozmawiałem, powiedział, że w zasadzie no, małe szanse, żeby na przykład
żeby po prostu wyciągnęli tego Angelo z live'a i go wsadzili na 24, bo to by mu bardzo dobrze zrobiło, nie? Natychmiast by trochę przytomniał i zaczął by się inaczej zachowywać. Natomiast powiedział mi facet, że tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to spróbować zmienić prawo. I to zresztą to wcale nie jest jakaś egzotyka, bo tutaj był ten chłopak, ten taki z PSL-u, pamiętacie, taki jak on się nazywał? Marcin Mazur, tak? O, Marian, nie, Marian Mazur, Mazur, tylko... Marcin Mazur, tak. No. I on sam przyszedł tutaj właśnie z propozycją tak jakby od polityków, że politycy chcą się przyjrzeć TikTokowi. Tylko nie, ja nie chcą, on nagrywa sobie cały czas te swoje vlogi i tak dalej i on teraz na TikToku się udziela i też chce sobie wejść w topkę. Aha. No. Więc to nie jest z żadnego ramienia PSL-u, tylko on tam jakimś tam był kimś, gościem. Ale... za przeproszeniem i tak naprawdę on nie ma nic wspólnego z PSL-em. On po prostu jest za PSL-em, on z ramienia niby tego PSL-u wychodził, a on tam nikim nie jest. Ale ja pamiętam, że nawet chciał imperatora zaprosić do Sejmu. Ale sprawdź to. On nie jest tam nikim, on tam sobie nagrywał w Sejmie, tam każdy może wejść, wyrobić sobie przepustkę do Sejmu, ale każdy może wejść. Ja uważam, że nie powinniśmy o nim negatywnie rozmawiać, tylko logo nie ma, bardzo bym... Ale ja nie mówię negatywnie. No, ale nie, bo to jest po prostu nie. Mówimy o tym, że jest właśnie też Marku i tak a propos tego paragrafu, to ten policjant mi powiedział, że ten paragraf, on w zasadzie na TikToku słabo działa, bo my, owszem, pewnie jakiś czas by trzeba było i rzeczywiście tylko jeszcze prosić na przykład o to, żeby... O, witaj, tak. Prosić, wiesz, na przykład gdyby ta Monika Jaśmin zgłosiła to, to ona i tak musi minąć jakiś czas, kiedy... O, hej, peace and love, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkich. I z całym szacunkiem, ale gdyby to nie chodziło o dziecko, to bym się nie wypowiadał, ale... W tym wypadku to były naprawdę groźby karalne i wypowiedziane z furią i tak dalej. I nie można przejść nad tym do porządku dziennego, tak mi się wydaje. Policji obowiązkiem, zasranym obowiązkiem jest interweniować. Tym bardziej, że na to jest odpowiedni paragraf. Co będzie, jeżeli, nie daj Boże, do czegoś takiego dojdzie? Co wtedy? Mm-hmm. Marku, ja zadam ci pytanie, czy ludzie powinni dawać przyzwolenie i dawać mu za to jeszcze nagrody, bo to też jest, uważam, bardzo rażące, Marku. Ci, co dawali w tym momencie nagrody, są nieodpowiedzialnymi bestiami, tak jak on. Tak, to jest prawda, ale wiesz, Marku, jeszcze może być inna sprawa. Czy mogę przerwać na chwilę? Boomer powiedział, że stworzyliście bestie, więc tak samo społeczeństwo stworzyło bestię Angela. To nie jest... Hello, ale tu teraz nie chodzi o genezę i tak dalej. Tu chodzi o konkretne słowa, które zostały wypowiedziane. O nic więcej. W życiu ja nie znam genezy, nie wiem kto kogo stworzył i gdzie kogo stwarzali. Nigdy w życiu nie powinny być wypowiedziane takie słowa, ponieważ jestem matką, babcią. Dokładnie. Jeżeli tak. Ktoś by coś takiego zrobił, to bym zajebała takiego gościa własnymi gołymi rękoma. Słuchaj, ja ci powiem, jak ja go spotkam przypadkowo w Poznaniu, to i tak, bo ja wymierzam sam sprawiedliwość. No, taki już jestem, nie chodzę na policję. To ja, uwierzcie mi, no... Dobrze, Marku zacisnijmy zęby troszeczkę i ja w takim środowisku też różnym się wychowałam, zacisnijmy zęby, bo tutaj mogą być wykorzystane niektóre rzeczy przeciwko nam. Znaczy, tak. Generalnie ja jestem zdania, że ten monopol na przemoc posiada państwo, więc nie powinniśmy państwa wyręczać, natomiast czasami no, niektórzy ludzie mogą mieć takie bardzo, bardzo emocje, które no, muszą rozładować. W ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy nadeszli. Ja przepraszam, bo kiedy ja rozmawiam, to ja nie jestem w stanie śledzić tego czatu, bo nie mam aż tak podzielnej uwagi, więc witam. Ale coś wszystkich ważnego, to ja czytam. Tak. Wiesz, jak spineczka nasza jest. No.
Ale jeszcze, bo wiesz co, Marku, bo ja teraz niedawno przyszedłeś, natomiast tak jak ci mówiłem, na przykład niektóre przestępstwa w świecie realnym są traktowane inaczej niż w internecie. I na przykład w świecie realnym jest ścigane na przykład kradzież jako przestępstwo od jakiejś tam kwoty pieniężnej. Natomiast oszustwo i kradzież w internecie to w ogóle nie ma limitu, czyli nawet 2 złote, jeżeli się ukradnie, to jest to traktowane inaczej. Zgadzasz się ze mną? Ale jest też takie coś jak kradzież intelektualna. No też, tak. I słuchaj, kradzież to kradzież. Ja w sumie, słuchaj, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo wiesz, kim jestem. Jestem marginesem społecznym, jestem zawodowym przestępcą, ale mogę się tylko wypowiadać w kwestii takiej, jak padły słowa do ust Angelo, że idzie i na oczach matki zadusi dziecko. To. No tak, a tym bardziej, że Monika Jaśmin była w tej chwili w Polsce. Tak, ale moje środowisko ma takie same poglądy jak wy, jak społeczeństwo. Na takich ludzi. I dlatego się wypowiadam i jestem z siebie dumny, że zgłosiłeś to i no naprawdę, szapoba. Gdyby Angelo powiedział, że ja w zasadzie nawet nie mówiłem o konkretnym Angelu, tylko pytałem w ogóle, jak należy, jak my ludzie z internetu mamy reagować, nie? Zapytałem po prostu policjanta i on powiedział, że w zasadzie najlepszym rozwiązaniem jest spowodowanie takiej inicjatywy obywatelskiej, która zacznie takie sprawy ścigać z urzędu, jeżeli się będą działy na internecie, jeżeli ktoś zaczyna... Ale to jest przestępstwo ścigane z urzędu. No właśnie nie jest. Natomiast powiedzieli, że jeżeli my jako internauci... Matka i tak zgłosiła. Proszę? Zgłosiła, oczywiście. Ja oglądałam ten live. Zgłosiła. Monika zgłosiła. Ona to zgłosiła. Natomiast ja mówię o przyszłości. Rozumiesz, że jeżeli kolejny Angelo się trafi, czy jakiś inny facet i zacznie, wiesz, po prostu... A czy Lesiu? Angelo po prostu... Angelo, hej, po prostu. Kasia. Cześć, kochanie. Cześć, Western, bo reszcie chyba nie znam. Cześć, kochani. Cześć, Kasia. Po prostu. Cześć, skarby. Angelo daje po prostu jakby platformę do tego typu zachowań. Tak, do różnych dziwnych zachowań. I dlatego non-stop dostaje bany, chociaż jest przez TikToka. Daje po prostu jakby platformę do tego różnych dziwnych zachowań i się odradzać, tak? Natomiast no, ja ostatnio też byłam wyzwana u niego na live'ie i ze zgonem byliśmy akurat, Lesiu, wiesz. I nie wydaje mi się Kasiu, ale my jako społeczność... Sponsorują go poza TikTokiem i dają mu mieszkanie, dają mu wszystko. I to są ludzie, którzy są właśnie żądni krwi. I oni... To tak jak powiedział Western, tacy są jak on, bo ludzie, jeżeli dają przyzwolenie, tak jak Marek powiedział, to są takimi samymi osobami. No, no bądźmy ludźmi. No, Sterny, ja mam dowód pewien. Konkretny dowód. Kiedyś, Lesio, ale posłuchaj mnie. Kiedyś była taka sytuacja, że spotkałam po prostu na przystanku faceta, który choruje na raka, był mój przyjaciel, gdzieś tam chodziłam kiedyś na meetingi AA i poznałam go tam i mówi tak, słuchaj, choruję na raka, potrzebuję na leki, tyle i tyle. No i Angelo dał, Angelo zrobił przelew. Ale wiesz, to, że ktoś jest dobrym człowiekiem, to nie znaczy, że mu wolno popełniać przestępstwa. No tak, a, no to chyba, że tak. No. Westen... Dzięki. Nie dajemy przekazu ale... na to, żeby ktoś mówił na wizji czy na live'ie, że będzie mordował czyjeś dziecko na oczach matki. Nie dajemy na to przyzwolenia. Dzięki za te wasze... Posłuchajcie, jeszcze wam coś powiem. Gdybym ja coś takie słowa wypowiedział, ja, z moją przeszłością, to od razu po mnie wjeżdżają, mnie biorą i nie ma dwóch pytań. Jest, Marku, ja coś wiem. Wysadzają mi drzwi. Ale czekajcie, nie przerywajmy. Ja coś wiem o tym, bo wychowałam się w Warszawie. I mnie na przykład, że skończę, mnie na przykład nie obchodzi geneza
tego, kto, jak to się rozwijało, jak te i tak dalej. Mnie obchodzi tylko to, co powiedział teraz w tym momencie, co to, to było niedopuszczalne. To, tego nie może powiedzieć żaden człowiek, żadna matka. No, takich słów po prostu powinny być tępione i taka osoba powinna być poddana tak zwanemu ostracyzmowi. Dokładnie. Ja do ciebie mogę, Marku, powiedzieć na przykład, wiesz co, Marek, dzisiaj ci utnę głowę. I ty sobie rozlejesz, no nie? Dajcie, nie pozwolę, też Andrzej, to jest mój znajomy. Ale, nie ma tutaj. Sprawdźcie to. Ale jaki znajomy? Znajomym jest twoim, kurde, chory? Tak. To jest twój przyjaciel? Tak, on jest moim przyjacielem, tak. Ale mówisz o Andrzelu, tak? Tak, o Andrzelu mówię, ma problemy ale, z sobą. Oczywiście, słuchaj, no ale każdy człowiek ma przyjaciół, tylko pamiętaj, że to, że ktoś jest moim przyjacielem, nie upoważnia go do popełniania przestępstw, bo ja mogę ciągle go na przykład lubić, ale i tak w pewnych momentach trzeba zareagować i nawet jeżeli ma trafić do więzienia, będzie to dla niego lepsze niż przesadzi i... Kasia gdzieś cię wyrzuciło chyba. Nie, Kasia cię pewnie słyszy. No. Ale wiesz co, Marku, jeszcze ci dam jeden aspekt tej sprawy, bo myśmy mówili o tym, że Angelo pójdzie i zabić to, ale teraz wyobraźcie sobie, Angelo ma 1000 fanów, oni mu rzucają prezenty, jak on mówi takie głupie rzeczy i wyobraźcie sobie, że któryś z tych oszołomów, co mu dają te prezenty, on pójdzie i zabije to dziecko, nie Angelo, który nie ma technicznych możliwości, ale powiedzmy, ja się że do ktoś skrzywiony intelektualnie i chory psychicznie i dokona tej zbrodni właśnie dlatego, że Angela słowa są bezkarne. Ale, ale odnośnie technicznych możliwości, on gdyby groził dorosłemu facetowi albo jakiemuś tam, to może technicznych możliwości on nie ma, ale on powiedział, że udusi dziecko na oczach matki. No to nie jest trudne, to nie jest terroryzować matkę i udusić dziecko. To jest bardzo realna groźba i w sumie hipotetycznie może to się wydarzyć. Tym bardziej, że Monika jest teraz w Polsce. Kasiu, ale jedna osoba zadała ci pytanie, ale to, że to jest twój przyjaciel, to wszystko mu wolno? Właśnie jako ty przyjaciół, ale poczekaj Kasiu. Poczekaj, ja tylko dokończę. Jeśli to jest twój przyjaciel, naprawdę, bo jak najbardziej może być twoim przyjacielem, to wydaje mi się, że powinna fajnie z nim porozmawiać, bo ja bym z przyjacielem porozmawiała, bo to naprawdę jest to, co zrobił, jest poza margines. To jest karalne. Tak jest, bo chcę się dowiedzieć, co chodzi. No o co chodzi? No mów, Kasiu, o co chodzi? Właśnie o co chodzi z Angelo? Palną może coś, słuchajcie, bezsensownie. Nie, to nie jest palnięcie. On kilkakrotnie potwierdził. Kilkakrotnie powiedział, że przyjedzie i udusi, tak jak powiedział to poniżej Marek, przyjedzie na oczach matki, udusi dziecko. Przepraszam. Ja sobie teraz palnę. Leszku, uważaj, bo ja przyjadę i odjebie ci głowę. Znaczy, wiesz, no... Ja z nim pogadam, no, po prostu z nim pogadam, co mu się odkleja. I tyle, no. Poczekaj. Nie podoba mi się przekaz, tylko że pamiętaj. Odwalę ci głowę. Ale słuchaj, ja już jestem stary i tak niedługo umrę, a tu mówimy o małym dziecku. To jest różnica zdecydowana. No dobrze, to ci ujebie wnuszki głowę, okej? Okay? Co to znaczy pogadam? Taka osoba powinna... No ale słuchaj, bo to takie... Misiu, takie... ja nagrywam nawet wideo na ten temat. Znaczy wiesz, no powiem ci ogień, lepiej gdybyś nie wypowiadała takich słów tutaj. No, ale to był przykład taki, gdzie dałam taki głupi przykład, że ktoś właśnie tak komuś grozi, no nie można grozić dzieciom czyimś. Tak, to prawda, tak. To nie chodzi znaczy, wiesz, do Kasi cię zwrócę. Kasiu, no słuchaj, ja też Angela lubię. Powiem ci szczerze, no fajny chłop. Do dzisiaj był nieszkodliwy, ale coraz bardziej, widzisz, zapędzał się, szedł coraz dalej, ludzie go podkręcali. Pamiętaj, że najgorsze, co właśnie się dzieje na TikToku, to jest to, że twórcy wchodzą w relacje, w sprzężenie zwrotne z tym,
z publicznością i ta publiczność sobie kreuje tego, ten Angelo to jest w zasadzie jest tworem właśnie jego publiczności. On jest taki dlatego, że jego publiczność... Mogę? Właśnie o tym mówiłam, że... Bo chciałem już takiego... opuścić okienko, jeszcze ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Ja wam obiecuję, jeżeli pojawi się na terenie Poznania, to złamię mu co najmniej dwa palce. Możecie mu to przekazać. Wiesz, przepraszam cię, ale Marku, no bo ty teraz... Marek, spokojnie. Szczerze, z przyjemnością pójdę za niego odsiedzieć rok. Z przyjemnością. Dobra, ja go... Czy nie tak się robi interesy? Ej, stary, ej, no proszę cię. I tak. To jest niedopuszczalne w moim środowisku. Gdyby mój kolega tak powiedział, to bym go od razu wykluczył ze swoich znajomych, rozumiesz? Od razu, momentalnie. Nie wiedziałam nic, ja teraz jestem tutaj u Lesia, bo Lesia kocham, to jest mój przyjaciel. Prawdziwy przyjaciel, przepraszam, ale i, słuchajcie, i naprawdę się staram zrozumieć, co chodzi. Dzięki Marku, ale pytam się ciebie, Kasia, czy słyszałaś wcześniejsze jego wypowiedzi na temat Polaków, czy Polaków, na temat Majdanka, na temat innych tych? Czy ja wiem, że on jest prosty chłopak, no i on tak naprawdę... To nieważne, czy jest ktoś prosty, czy krzywy. No, wydaje mi się, że bardzo tak spokojnie, Kasia, do tego podchodzisz. A to jednak jest to młody człowiek, bo ja na przykład go nie krytykuję. On jest spaczony. Poczekaj, Ogień, no nie przerywaj, bo masz jakąś tendencję przerywać. Kasiu, ja na przykład do tego człowieka, to co, kim on jest, to ja, broń Boże, nie wtrącam się. Ale tak łagodnie do tego nie wolno podchodzić, powiem ci. A nie, ja nie mogę inaczej podchodzić, bo dzisiaj byłam na live'ie, gdzie mówiłam o tym, czym jest dla mnie duchowość i przez tak zwanego katolika zostałam wyzwana od ci i pizdy. No to też nie szanuję ci. No sorry. No przykre, ja rozumiem. Ja nie można tego negować. Ja na przykład żadnej religii nie krytykuję. Tak samo jestem nieszczepiona, nie nosiłam w życiu maski, a nie krytykuję nikogo, kto jest zaszczepiony. I uważam, że powinniśmy się nawzajem jakoś szanować. Polska upada, jest źle, a my dalej się kłócimy. No dobrze. Słuchajcie, bo przepraszam was, żeby nie było, bo my tutaj weszliśmy na temat Angelo, natomiast nie jest moją intencją omawiać Angela. Moją intencją jest po prostu zacząć mówić o tym, żeby takie rzeczy na TikToku w ogóle w internecie nie mogły się zdarzać. Ja dziękuję wszystkim za jakieś te gifty. Ja was przepraszam, bo ja nie jestem w stanie nawet czytać tego czatu, bo nie mam tak dużej potrzebności. Ja czytam za ciebie. Czytam za tak? ciebie. Dobrze. Ja tylko chcę powiedzieć, takie rzeczy w internecie były od dawna. Bili się na lajpach, chłop bił babę, bił dzieci, robili jakieś tam inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ciebie nie było na tym TikToku, nie wiesz co się działo. Teraz się zadziało i rzeczywiście musimy walczyć z tą patologią, jestem za. Po prostu tu nie chodzi nawet o Angela, chodzi o to, że groźby karalne nie mogą być, że tak powiem, nie mogą mieć miejsca i ja osobiście, bo ja po ten temat rozpocząłem głównie po to, żeby wam powiedzieć, że ja osobiście rozpoczynam tą procedurę i mam nadzieję, że uda mi się zebrać 100 tysięcy podpisów na to, żeby takie sprawy były ścigane z urzędu, a nie na wniosek. Po pierwsze. Gdzie mam to podpisać, bo ja to jestem taki prosty, że... Wyślesz mi link, bo ja jestem taki prostak, że ja nie potrafię tego znaleźć. Ale co? No ten link, żeby to podpisać. Ale nie, to przepraszam, na razie jeszcze nic nie ma do podpisania. Ja w ogóle po to otwieram tą dyskusję, żeby wam powiedzieć, że ja zamierzam otworzyć tak, znaczy zacząć, najpierw stworzyć taką petycję, stworzyć ją, czyli tak naprawdę musimy stworzyć pewien artykuł kodeksu karnego, mniej więcej taki, że kto w przestrzeni za pomocą środka
komunikacji elektronicznej, przestrzeni publicznej, bo groźby karalne wobec innego człowieka, będzie ścigany z urzędu, a nie na wniosek, bo to jest zdecydowana różnica. Widzicie, tutaj Monia musiała pojechać na policję, musiała złożyć zawiadomienie o przestępstwie, a w tym czasie jakiś człowiek jeszcze dalej prowadzi live'a, mimo że groził zamordowaniem dziecka. Rozumiecie powagę sytuacji? Tak, tak, ja to rozumiem. I gdyby to nowe, gdyby to, co ja postuluję, było w prawie, to w momencie, kiedy ktoś zadzwoniłby na policję, że człowiek stosuje groźby karalne wobec matki z dzieckiem, to w trakcie tego live'a policja by mu tam wjechała i by go zabrali na 48 do wyjaśnienia. To nie jest tak, że od razu idzie siedzieć. Natomiast pamiętajcie, że policja posiada taką sankcję, jaką jest tymczasowe aresztowanie. Wiesz, gdyby moja córka w Niemczech napisała do mnie, że czuje się zagrożona i ja wzywam policję do mojej córki, bo jej dom z dziećmi jest zagrożony, policja przyjeżdża natychmiast. Tak. No widzisz, natomiast tutaj mamy w zasadzie prawie to samo, bo mamy, wyobraźmy sobie, że to, że, no tutaj, ja w ogóle przepraszam, jest pytanie, Leszek, jest tak? Pytanie do ciebie, bo czytam za ciebie komentarze. A co jak się okaże, że Monika nic nie zgłosiła? Takie pytanie wujo zadał. No to widzisz, to jeżeli się okaże, że nie zgłosiła, to tym bardziej to ściganie z urzędu byłoby dużo skuteczniejsze, bo pamiętajcie, że jest na przykład cała masa takich... Teraz się z tobą nie zgodzę, bo jakby nie zgłosiła tego, to czułaby się współwinna tego, co Angelo powiedział. To teraz mówię realnie i świadomie. Ale Leszkowi chodzi o to... Ona się odgraża, że zgłasza to i tak dalej, to jeżeli ona tego teraz w tej chwili nie zgłasza, to będzie współwinna temu wszystkiemu, co się dzieje w tej chwili w internecie. Ale obraz jest taki, że jeśli ona nie zgłosiłaby tego, ale na jego miejsce wskroczy następnych 5 osób, które będą się odgrażać innej osobie. I z takim czymś trzeba walczyć. To po co ona krzyczy, jeżeli tego nie zgłosiła? Od tego zacznijmy. Jeżeli ona tego nie zgłosiła. Ale nie, to my nie wiemy, czy nie zgłosiła. To jest tylko pytanie osoby, którą straczacie. Kasia, bo czekaj, bo czytam za niego, że za Leszka. Co znaczy? Aha, Kasia, bo tu do Kasi jest pytanie, Angel. Kasia, na 48 godzin, ale nie wiem, o co chodzi. Nie no, zamknęli go podobno na 48 godzin, bo byłem na jakimś tam krótkim live'ie i podobno go zamknęli. Nikomu nie chcą udzielić w ogóle żadnych informacji i nie wiadomo, czy to jest za sprawę Moniki, czy to nie jest za sprawę jakąś tam inną, bo on też przejawiał rasistowskie jakieś tam inne rzeczy. Być może. Ale słuchajcie, przepraszam, poczekajcie, przepraszam was, bo my tutaj mówimy o pewnym szczególnym przypadku jakiegoś człowieka. Ja nie mówię jego nawet ksywy, bo to nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że groźby karalne... Ale nie przerywaj, jak mówi Leszek. Nauczmy się kultury. Groźby karalne powinny być, jeżeli są w przestrzeni publicznej, powinny, wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy na TikToku, tylko jesteśmy na lotnisku, jakimkolwiek lotnisku i ktoś mówi, ja cię zabiję, to natychmiast wpada na niego 4 ochroniarzy, go skuwają i doprowadzają do policji. Rozumiecie? Natomiast tu mamy przestrzeń publiczną na oczach tysiąca ludzi co najmniej. Ktoś mówi, że kogoś zabije i nagle nie mamy, policja po prostu brakuje jej narzędzia. Pewnego narzędzia, które jest tu niezbędne. No dobrze, Leszku, teraz powiem tak. Jesteś niesprawiedliwy w tej chwili, bo na TikToku padają tysiące. Ale dobrze, przepraszam cię. Słuchaj, jeszcze niedawno w Polsce
Miliony psów było przywiązane do budy i potem nagle przyszło nowe prawo i psy już nie są przywiązywane do budy. I to, że były te miliony, nie ma znaczenia dla nas, bo wchodzi nowe prawo, rozumiesz? Ja rozumiem. No. Daj mi się Kasi wypowiedzieć, Leszku. Na chwilę. Kasieńko, mów, mów. Słuchajcie, dzisiaj byłam na live'ie u pewnej kobiety i jako ja, wiesz, intuicyjnie wyczułam, że mam tam być, rozmawialiśmy o depresji, o stanach lękowych, po czym zaczęłam dostawać pytania a propos duchowości, więc opowiedziałam o tym, w co wierzę, co jest, wynika z mojego źródła. I w tym momencie pewien osobnik, który stwierdził, że ja jestem katolikiem, ja nie pozwolę, żeby ta pi i ci mówiła w ten sposób i mnie nakłaniała do wiary w homo solus. I zostałam po prostu sponiewierana totalnie. Uśmiechnęłam się. Opomny Sepindolak, czy ktoś ma tu moderatora? Bo pestka, no to takie, to cały czas powtarzasz te... Nie, nie. Ja to jest anarchistyczny live i ja w ogóle nie wyciszam nikogo. Ale wracając, Kasiu, przepraszam, ja powiem ci. Diabłem rogatym. Nie tak. Posłuchaj, Kasieńko, to, że ktoś cię tam wyzwał brzydko, to jest przykre, ale wiesz, nikt ci nie groził śmiercią. To musimy, wiesz, że tak powiem, groził, że znajdzie wyróżniać pewne stopnie, wiesz, zagrożenia. Bo mnie to na moim tym czacie też mi piszą rozmaite pierdoły. Ja tak naprawdę się nawet cieszę, bo widzę, jacy mogą być ludzie. Taki pan, ten mój idol, czyli Kosecki, nieodżałowanej pamięci Kosecki, mówił na takie coś, wypróżnienie komunikacyjne, więc po prostu ja to tak traktuję. Natomiast słuchaj, wypróżnienie komunikacyjne jest czymś innym niż groźba pozbawienia życia. Kasiu, ja jestem katoliczką. W ogóle stał się, kurde, platformą właśnie do zastraszania, straszenia, jakichś, nie wiem, głupich, chorych akcji, wytłumaczenia ludzi. Czy nie uważacie, że ten TikTok w ogóle, kurde, idzie w złym kierunku? Ja chcę do Kasi tylko odnieść się. Kasiu, ja jestem katoliczką, a szanuję inne wiary, ale tak naprawdę i wszyscy jedziemy na tym samym wózku i wszyscy znajdziemy się w jednym miejscu. Także nie ma co obrażać. No dokładnie. A posłuchajcie, jeżeli chodzi o na przykład w cudzysłowie tego Brauna, co zgasił tą Hanukę. Dlaczego w Sejmie naszym, jeżeli jest Hanuka, nie ma krzyża, nie ma innych religijnych znaków? Ja nie rozumiem tego. Jeżeli idziemy w tą stronę, że wszystkie religie... Muszę wam coś przeczytać. Słuchajcie, ktoś mi napisał tak. Nie jesteś anarchistą, jesteś starzejącym komunistą. Powiem wam, że rewelacyjne są takie komentarze na TikToku. No. Ja tylko właśnie chciałam się odnieść. Jeżeli jest Hanuka, powinien być krzyż i inne jeszcze znaki religijne, żeby jeżeli w tym Sejmie, rządzie zasiadamy, to powinny być wszystkie. Jeżeli czegoś zabraniają, krzyżów nie ma, dlaczego mamy mieć Hanukę na przykład w naszym Sejmie? Ja uważam, że dzisiaj o tym nie mówmy. Nie mówmy o tym, bo to... Zostawmy to na inny temat. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli... Mam taką prośbę, jeżeli rozmawiamy na jakiś temat, to bardzo łatwo jest zboczyć na jakieś poboczne, więc jak na razie... To nie religia, no kurwa, Żydzie zapalają Hanukę, no nie chodzi ale, o to, że... Ale nie zmieniajmy tematu, bardzo ci proszę. Dokładnie. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, my rozmawiamy tutaj o złym zachowaniu, o groźbach, o oszustach i... Tak, groźby karalne. Dzisiaj mówimy wyłącznie o groźbach karalnych, nie o wyzwiskach, nie o wypróżnianiu komunikacji. Dobrze, tylko zapytam się ciebie o jedno. Pozbawienia życia. O jedno. Czy w ogóle studiowałeś, jeżeli chodzi o cały Facebook, groźby karalne? Ile tych groźb karalnych pada na całym Facebooku? Znaczy nie Facebooku, tylko TikToku? Ale to nieważne. Rozumiesz? Kiedy wprowadzamy nowe prawo, to tamte stare, one pod ale to nie podlegają. Ale cały czas ludzie sobie zarzucają i cały czas sobie ludzie grożą. Cały czas no i potem przyjdzie to nowe prawo, kilkadziesiąt osób trafi do aresztu i potem następni będą bardzo mocno i długo się zastanawiać, czy napisać coś głupiego. Rozumiesz?
Rozumiem, ja dlatego nic nie piszę głupiego. Nie jestem, wiesz, ja jestem człowiekiem bardzo spokojnym, z każdym porozmawiam. Jestem diabłem rogatym, no ale to okej. Chyba nie pierwszkowi grożą tutaj i wyzywają, ale wyzywanie też jest pewnego rodzaju molestowaniem psychicznym, tak? Hej, nie wyzywajcie Leszka, bo wam dopierdolę. No nie, Leszka nie można wyzywać, no proszę was. To znaczy, słuchajcie, u mnie to jest przyjęte, że każdy pisze, co mu przyjdzie do głowy, bo słuchajcie, pamiętajcie, muszę wam uświadomić. Ja te wszystkie live'y później, jak kończę, przerzucam sobie na YouTube'a, ale ten czat tam nie przechodzi. Rozumiecie? Tego czatu tam nie ma, więc nie ma się co przejmować. No nie, no masz rację, Leszek, masz rację, Leszek. Nie ma co się przejmować debilami, za przeproszeniem. Za przeproszeniem debilami. Słuchaj, nie, przepraszam cię. O, widzisz, ogień, i powiem ci więcej. Bo my tu mamy hipisowski takie miejsce i tutaj na przykład jak ktoś pisze coś takiego wyjątkowo obrzydliwego, to my, przedstawiciele ideologii hipisowskiej, mamy okazję, niezwykłą okazję kochać tego zbłąkanego bliźniego, który ma pewne defekty intelektualne i który pisze takie rzeczy, a my mimo wszystko go kochamy. Poczekaj, bo jakaś paszcze czy z czapki. Ja ogień, czy wiesz, o czym do ciebie Leszek mówi? Ja mówię, odpowiem ci tak, wiem, o czym do mnie Leszek mówi. Ja Leszka znam od dłuższego czasu, więc proszę cię, paszczaszcze, daj mi spokój. Przepraszam, bo mam tu fajne pytanie i znowu skorzystam z okazji, że jest dużo ludzi. Drogi Pestka, przypominam, że ten znak za mną to jest hipisowski symbol pokoju i miłości, czyli pacyfka. Dzięki, no mów czy ja dalej. Ja chcę tutaj przeczytać tobie, Leszku, wujo Smerf pisze. Usprawiedliwia gruźb pozbawienia życia kogokolwiek. Aha, przepraszam, nic nie usprawiedliwia, przepraszam Smerf. Nic nie usprawiedliwia gruźb pozbawienia życia kogokolwiek. No oczywiście. Wujo Smerf ci napisał. Jakby mogła być następna, Leszku, coś mi przyszło do głowy. Jeżeli ktoś tak dzielą, no nie? Jakby jego przeznaczeniem jest bycie na social mediach, tak? On jest od dłuższego czasu tutaj. I on tak naprawdę próbował iść do innej pracy, bo on próbował jakichś tam wykończeń. On się starał, naprawdę on się starał. Ale cały czas gdzieś przeznaczenie go tutaj no, wpycha. No i słuchajcie, czy nie uważacie, że taki człowiek jak on w którymś momencie może być popchnięty do ostateczności? Ja wiem, że to jest złe, mówienie czegoś takiego. Ja wiem, ja go opierdzielę, jakbym tylko miała możliwość, to go opierdzielę i powiem, ej, coś ty, co ty, sama bym normalnie powiedziała ci, ej, normalnie się nadajesz do więzienia za takie słowa. Ale słuchajcie, czy nie uważacie, że on czasami jest popychany w stronę... No, po prostu... Słuchaj, przecież Kasiu, ja o tym mówiłem, że jego widownia go stworzyła, rozumiesz? Jego widownia go pokrzywiła moralnie, intelektualnie i fizycznie nawet. Kasiu, nigdy byś nie chciała usłyszeć słów w twoją stronę, że ktoś do ciebie do domu przyjdzie i udusi ci własne dziecko na twoich oczach. No proszę cię, Kasiu, to jest kategorycznie nie dla tej sytuacji. Ej, ale pestka. Do mieszkania. Wzywałam policję. Pestka, twój poziom jest naprawdę równa się zero. Nie pisz tak. No to są ludzie, kurde, którzy przychodzą po prostu, kurde. Znaczy, wiesz co, Spineczka, przepraszam was, bo wiesz co, ja tu generalnie pozwalam wszystkim wszystko pisać, ale jeżeli chcesz, to ja go mogę usunąć. Blokuj. Nie ma obrażania, nie ma obrażania. Wypowiadamy się, rozmawiamy normalnie, nie ma obrażania. Może wylizać, ale jestem kobietą się szanującą i nie będzie mi jakiś knypek mi tu wypisywać. Lizać niech sobie idą gdzie indziej. Sylwia, mam go usunąć? Tak, proszę go usuń. Niech sobie idą lizać gdzie indziej. Leszek, jak możesz, daj moderację. Naprawdę, nie będę przeginać. Nie dawaj, Leszek, moderacji komuś. Nie, wiesz co, tu nie ma moderacji. Zgonek dostał ode mnie moderację tylko dlatego, że powiedział, że jak ktoś ma moderatora, to wszystkie jego komentarze są widoczne. Chociaż i tak się brał za usuwanie ludzi, ale go już... Ja uważam, że Spineczka byłaby bardzo sprawiedliwa, ponieważ tą kobietę polubiłam.
Znaczy ja nie usuwam ludzi bezpodstawnie. No właśnie, bo, ja uważam, że spineczka byłaby bardzo sprawiedliwa. Ale nie, ja w ogóle, przepraszam was, ja w ogóle nie usuwam nikogo. Bo to jest tak, ten. Tak. Ale musisz mieć moderatora, bo zobacz, jaki się syf czasami dzieje na tym, tym nie, czacie. Nie, naprawdę mi nie zależy, wiesz, ogień, mi nie zależy. Ale ja nie mówię, że ci zależy, to nie zależy, ale mi chodzi o. Znaczy, wiesz co, mi chodzi też o fajny live, Leszka. Po tak, kiego chyba mają. Ja znaczy, słuchajcie, dzisiaj, przepraszam was, dzisiaj jest wyjątkowo strasznie dużo ludzi, bo normalnie. U mnie jest nudno i mało kto tu przychodzi, nieprawda, a tylko dlatego, że mamy taki temat wyjątkowo dzisiaj. Dobrze, ale wróćmy do tematu. Ja tylko zadaję pytanie, jak wpłynąć, bo już teraz rozmawialiśmy Ania. Rozmawialiśmy o tym, jak po prostu ktoś komuś się odgraża, oszukuje i tak dalej. Ale teraz weźmy inną kwestię. Jak pomóc, albo jak zwrócić do takiej szerzy, do takich osób, które wspierają to zło w internecie. Jak wpłynąć na takie osoby? To jest pytanie. Nie wpłyniesz na takie osoby w ogóle. Zobacz, jeden gada na drugiego. Ten powie coś, tamten mu odpowie. Ten mu odpyszczy, tamten mu odpyszczy. Nie wpłyniesz na to. Ten będzie tego straszył, tamten będzie tamtego straszył. Nie wpłyniesz ja na to. W takie układy nie wchodzę akurat, to usuwam się z ja ci mówię, jak jest na internecie, jak jest na TikToku. Ale słuchajcie, tu wam powiem jedną rzecz. Wiesz co, Spineczka, masz rację, bo jest... Pamiętacie taką historię, że przyszedł tu taki koleś, strasznie narobił dymów, miał po 1000 osób na live'ie i bardzo mocno atakował pewną bardzo, bardzo cenioną osobę, nawet takie rodzeństwo cenione tutaj. I słuchajcie, i okazało się, że ludzie byli na tyle dojrzali, że się nie dali mu pociągnąć i on w tej chwili ma 15 osób na live'ie, czyli nie wyszła mu sztuczka z taką zadymą i z sprzedażą dram. No wiesz, właśnie i teraz... Lud lubi manipulować. Czym bardziej jesteś manipulowany, tym za tym pójdziesz. Wiesz, o co mi chodzi? Jeżeli manipulujesz ludem, czyli oglądasz telewizję, telewizja cię zmanipuluje, to pójdziesz za telewizją. Jeżeli masz swój rozum, to pójdziesz za tym, co jest w twoim rozumie. Znaczy ja myślę tak. Ale wiesz co, tutaj jest TikTok, tu nie ma telewizji. Znaczy, tak? Na TikToku też możesz mieć swój rozum. No sorry Leszku, znaczy, ja możesz mieć swój rozum. Leszku, ja powiem tak, mądre osoby, które mają jakiś poziom i szacunek do innych rodziców, dzieci, do społeczeństwa, odejdą i nie będą tego człowieka czy drugiego słuchać. Tak jak było w przypadku tego kogoś, kto nie przerywaj mi. Ale ty cały czas gadasz, jak ci nie przerywać? Cały czas gadasz. Daj Spineczce się wypowiedzieć. Nie skończy i potem ty powiesz, Kasiu. Ale Kasiu, potem powiesz, potem. No daj Spineczce skończyć. No to chciałam wątek. No, proszę, oddaję głos, bo ja nie lubię, jak ktoś mi przerywa, jest tacy wątek. Poczekajcie, jeszcze dwie osoby, ale potem już będziemy kończyć, bo ja zawsze tak chodzę spać o 12. Tak, ale bo Spineczka mówiłaś, ale dobra, ty Kasiu teraz... Chodzi mi o to, że ludzie, którzy będą mądrzy, to odejdą od takich osób, tak jak było w przypadku tej osoby, o której przed chwilą powiedziałeś, a po prostu ta nisza, ten niższy margines zostanie z tymi osobami hejtującymi i którzy po prostu chcą wyrządzać, wiesz, krzywdę innym. Dokładnie. Ja mówię tak, Lesiu, że są osoby światło i są zombiaki, wydmuszki. I na tym kontinuum są też osoby pomiędzy. I się odcinamy od tych ludzi, którzy są zombiakami. To jest proste. Natomiast ja nie jestem przekonana, czy ten nasz kolega, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, nie chcę mówić, jak ma na imię, jest takim zombiakiem. Może on jest postawiony na pewnym forum, żeby po prostu być dla nas dyskusją, dla tych wszystkich osób, które tu są. Natomiast nie podoba mi się to, że po prostu mimo wszystko, ja słuchajcie, byłam kiedyś u niego na live'ie, niedawno,
I po prostu dałam się tak podpuścić, że potem aż było mi przykro i chciałam znaleźć tą osobę, wobec której się wypowiedziałam i chciałam ją przeprosić. Weszła kobieta, po czym ja weszłam również na tego live'a i ta kobieta rozmawiała coś o płci, o tym, że jej syn jest jakiś tam gender, coś tam, nieważne. I ona się spytała tej osoby, która była hostem, czyli tej głównej osoby, jak jest, czy ona jest mężczyzną, kobietą, domyślcie się, o kogo chodziło. I ja na to wpadłam, mówię, ej, a kim ty jesteś, żeby zadawać publicznie takie pytania? Idź sobie stąd. Angela nikt nie określa pod względem płci do czegokolwiek. Każdy wie, że Angelo ma inną orientację i jego nikt pod tym względem nie ocenia. Ma prawo do miłości, jakiej chce. Ale przepraszam, przepraszam, bo tutaj mamy nową panią Doris, także może coś chciała powiedzieć, skoro przyszła na okienko, a jeszcze nic nie mówiła. Właśnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bonsoir. Tak, słucham waszych rozmów. No i tak, jak mówię, że my wszyscy jesteśmy people, ludźmi i czy fajną masz tą z tyłu, tą pacyfistkę. Pacyfkę. Merci beaucoup. Tak. Okej. Okay. To jest tak. Słuchajcie, fajnie, żeby tolerować każdego i orientację, i czy jakąś mamy... My tu nie mówimy o orientacji, mówimy o danym zachowaniu, danych tak. wypowiedzianych słowa. Ale to nie, więc nie nikt tylko. Nie ma nic ale do orientacji z Angelo. Ogień. Tak, no, ale mów dalej, Doris. Ale słuchaj, ja słyszałam przed chwilą, że któraś tam kobieta mówiła, że jej syn jest gęgier, czy jakoś tam, no jak to się mówi? Ale to było tak zejście ale z tematu, przepraszam. A no, okej, dobra, nie wnikam. To było odejście od tematu głównego. Słuchajcie, no dobra, no nie wnikam. To, no ja tak urywek taki może usłyszałam, bo może weszłam tylko na moment i usłyszałam tego. Słuchajcie, jako my ludzie, jako mąd, jesteśmy tylko ziarenko piasku. Wyobraźcie sobie, że każdy, z którego by nie był roku, z którego by nie był lat i tak dalej, jesteśmy tylko ziarenkiem piasku, tak? Dobrze ale mówię? My tu nie potrzebujemy umoralniania. Przepraszam, no, ja nie umoralniam, ale dlaczego nie dasz mi dokończyć? Tylko mówię, dlatego nie. mówię, że co my teraz działamy, czy co robimy, czy coś, to nas historia i tak. Ciebie już pominęła, przepraszam. Doris, ja cię kocham. A dlaczego mnie nie pominęła? Nie, no przepraszam, no nie mogę. No, takie pozdrawiam rozmowy... z Łodzi. Pozdrawiam, kochanie, z Łodzi. Tak. No ale dlaczego? Dobrze, ale my do jesteśmy do brzegu, bo to nas umoralnia. Ziarenkiem piasku. I słuchajcie, co chcecie osiągnąć w dziedzinie jakiejś tam, czy tak dalej. Ale jakiej? Ja nie wiem. Ja was jako ludzie nie znam. Czy wy jesteście po zawodu, czy po uniwersytecie, czy i tak dalej. Leszek, wycisz tą panią. Najważniejsze dla mnie. Ale słuchajcie, dla mnie najważniejsze jest i zaraz przyjdziemy. Dobra, dziękujemy ci za wypowiedź. Daj Kasi teraz się wypowiedzieć. Dobrze, skarby, słuchajcie.
Doris chciała chyba tak Dziękuję, po prostu... Doris. Dzięki. Teraz no, jeszcze Stineczka chciałaś coś to powiedzieć. Nie jest prawda, Kasia, że to, co robimy teraz, no nie. Tak. Działamy wśród subkultury, czy w ogóle, czy pomagamy ale innym to nie i tak jest dalej. Temat na dzisiaj, to nie jest temat, ale mam pytanie do Ciebie. Mama subkultura do Angela. Ale przepraszam, mam do Ciebie pytanie, czy Ty normalnie mówisz po francusku? Oui. A, Sylwia. A ile to jest? Proszę, proszę. Mais maintenant, il faut terminer cette discussion-là. Dobra, to słuchaj. Okay. To teraz pani może. Dziękuję tak. Pani. Ej, no słuchajcie, ja po prostu odczuwam to tak, że Doris chciała po prostu być takim głosem pojednania. Ja tak to widzę. Pojednania, dokładnie. Ale my tu się nie kłócimy. To jest ale my tu jesteśmy w miarę jednomyślni. Dokładnie, jesteśmy peace and love. Spineczko, ale posłuchajcie, ciebie. Kasia, że myślicie, że ciebie. Peace and love ciebie. Czy najbogatsi ludzie, czy politycy, nie, proszę czy cię, co, nie, liczą ja się z nami, ludzie. Nie liczą się z nami. My jesteśmy tylko ziarenkami piasku, ale gdzieś my tam na pustyni między na sobą. My się liczymy prawda? Między sobą, my jako małe jednostki. Tak, dokładnie. I dlatego mówię, że my możemy coś zrobić. Tak, pójdziemy na plażę i dozbieramy piasku. Ja przepraszam, Doris. Przepraszam, ja się... przepraszam, Spineczka, ale Doris, tak muszę. Dobrze, dajcie Doris. Teraz Spineczce powiedzieć. Doris, temat jest tutaj całkiem inny. Zapraszamy no. Cię na inną rozmowę. No. Kiedy będzie o umoralnianiu, o tym, co mówisz, bo mówisz to pięknie, po swoim no. Łamanym polu. Twoją łamaną polszczyzną. Zapraszamy Cię w następnym razem. Teraz jest temat, temat pewnej osoby, która po prostu dokonała pewnych słów. A to ja nie obgaduję nikogo. No to dziękujemy. Przepraszam, bardzo. Doris, mam pytanie no. Do Ciebie. Czy Ty robisz live'y? Nie w życiu, co ty? Ja a nie szkoda, mam bo... czasu. Ja nie mam czasu na takie głupotki. Ja lubię porozmawiać dobra, z Polakami. Bo ja bym chętnie z tobą porozmawiał no. Po francusku kiedyś, jeżeli myślałem, że może masz takiego live'a. A, możemy po francusku porozmawiać, ale, ale to nie na tutaj, nie dzisiaj, nie tak? Dzisiaj. Dobra, nie dzisiaj. No nie, innym no razem. Na pewno nie dzisiaj, no ale no. Tak. Ale ujęty. Miło cię poznać. Zaobserwowałem cię, możesz mnie zaobserwować i się umówimy. Leszek, ludzie wychodzą, proszę Doris, idź sobie w czaczki, posłuchaj dalej, o czym rozmawiamy. Dobrze, moi, słuchajcie. Dajmy szansę na okno. Nie, to może nie wyrzucajcie mnie, jak zwykle. Mamy źle w głowach, żyjemy. Ja posłucham, jaki macie teraz kontekst. Tak? Dobrze, ale posłuchaj sobie tak? W krzakach, bo nam przeszkadzasz. A, ja wam przeszkadzam. Dobrze, to mów jeszcze Spineczka, ty. Bo ja w zasadzie i tak będę za chwilę kończył, nie? Natomiast to, co wam mówię, to, co jest najważniejsze w ogóle, po to dzisiaj tego live'a zrobiłem. Ja osobiście rozpoczynam tą inicjatywę, żeby złożyć wniosek do parlamentu o właśnie znowelizowanie kodeksu karnego, żeby takie rzeczy jak groźby karalne w internecie były ścigane z urzędu. I to jest główne przesłanie mojego no live'a. No to pięknie. No to też ja to, popieram. Ja to sumuję, no to ja, ja nie to wiedziałam. Dobrze, no to proszę, może ja odeszłam. Nie, dobra, to wycisz mikrofon. Ja to może skomentuję na koniec, ja odniosę się. Nie możemy dawać atencji, odchodzimy od takich dram i działamy po prostu z przestępczością na internecie i tyle w temacie. Dokładnie, super. Czyli wrócę jeszcze ja swoje jestem słowo. Za tym. Słowo. Dość manipulacji w internecie, przede wszystkim manipulacji słowami, dość przemocy w internecie, dość zastraszania w internecie, dość wszystkiego w internecie. Internet ma być do zabawy, do komunikowania się między ludźmi i mądre rozmowy.
Nie ma czegoś takiego, że jeden drugim będzie dokładnie manipulował, drugi będzie przekazywał jeszcze tam gdzieś, ktoś będzie przekazywał jakieś tam ten. Nie ma zgody na coś takiego. Wszystko jest złe. Wszystko jest złe. Złe są groźby karalne, złe są manipulacje, złe jest wszystko w internecie. No to super. Widzicie, ja bym jeszcze powiedziała, do Ognia. Kontekst, ale bardzo mi się podoba. Tak, jestem dobrze, za tym, że dzięki nie wolno nikomu ubliżać. Pozwól, że teraz spineczka powie to, co ja bym chciała do Ognia się właśnie odnieść. Widzisz, ja nienawidzę, bo ja mam myśli. Czytam czat dla Leszka w razie W, żeby Leszek... Spokojnie. Ale daj mi Kasi jeszcze odpowiedzieć, ja się zaraz skupię. Spokojnie. Jeszcze Kasia, może ty coś masz do... Wiesz co, spineczka, że ja w ogóle cię zaobserwowałam, bo tak naprawdę jesteś naprawdę, przekonałam się do ciebie, bo ja czasami potrzebuję czasu, ale się przekonałam absolutnie. Też czasami bywam ironiczna w swoich wypowiedziach. Nawet ty powiedziałam, co chciałam powiedzieć, ale nigdy tak nie robię, naprawdę. Pamiętam zawsze, ale dziękuję wam, że jesteście, po prostu. Wiecie co, przede wszystkim my ludzie się różnimy, każdy ma z nas inny charakter i ty możesz mieć takie zdanie, ja takie, ale gdzieś się spotykamy po środku, voilà. Ze sobą, przepraszam Doris, wycisz mikrofon, bo jesteś niekulturalna. My jesteśmy różnymi, Kasia, osobami i my możemy mieć nawet zły dzień, ale nie daje nam to prawa się wyzywać, nie daje nam to prawa, wiesz, obrażać się. Porozmawiajmy merytorycznie i gdzieś się po środku spotkamy. Tak samo ja widzisz, ja może jeszcze troszeczkę stanę w linii obrony, w linii. Ja kiedyś zaprosiłam Angelo do mojego live'a. Słuchajcie, przyszedł, bardzo kulturalnie się zachowywał. Gdzie tam później troszeczkę tam już podrywał moich kolegów, więc powiedziałam, że musi się zachować z kulturą, bo jeśli nie, no to czekają go krzaki. I słuchajcie, no musiałam, zmuszona byłam go usunąć do krzaków. Wbijał mi tam na okno, ale ja już go nie wpuściłam. Ale z nim też można rozmawiać. On ma też jakieś tam problemy w życiu. Nie wiem, czy miał też ciężkie dzieciństwo, opowiadał. Więc ja też się staram takiego człowieka zrozumieć, ale nie daję mu prawa poszerzać nienawiść do drugiego człowieka, wyzywać, bo on nie jest ideałem. Nie jest ideałem, a on wyzywa ludzi, którzy naprawdę są na poziomie też na tym internecie, zauważcie. Także zobaczcie, dokładnie, nauczmy się szacunku do drugiego człowieka, nauczmy się rozumieć drugiego człowieka i nauczmy się odczytywać, bo przede wszystkim zło jest cały czas, jest manipulacja, jest wszystko w tym internecie, na tym TikToku to już jest wszystko, po prostu wszystko. Chciałam powiedzieć, bo Wujo Smurf tutaj dużo, Wujo Smurf, nie wiem dlaczego był u mnie zablokowany, ja go odblokowałam, bo w sumie to bardzo ładnie i człowiek nie obraża, kulturalny jest na czacie, być może jakiś moderator go usunął u mnie, a ty odblokowałam. Wujo Smurf to jest taka legenda już po TikToku, bo tam... Przepraszam, bo jeszcze no Kasia coś chciała, Doris, i kończymy, no. Poczułyście się bardzo źle, dlatego że jakiś człowiek was obrażał, tak? Ja nie wiem, o co chodzi, ale... Doris, nie ma sensu ci tłumaczyć. No ale wiem, mniej więcej. Nie ma sensu, że... bo nikt nie obraził. My tu jesteśmy w miłości. O obrażaniu. Mówimy o groźbach karalnych, czyli o przestępstwach. Aha. No. Kasia, ty jeszcze coś chciałaś powiedzieć? Bonane. Zwracamy, tak? Na przykład ja kocham swoich, nie wiem, ojejku, muszę to powiedzieć. Kiedyś była taka sytuacja tutaj na live'ie, że... Dorisku, poczekaj. Ja już się wycofuję. Dobrze, i chciałabym tego wprowadzać. Bonane. Ui. Tak, Kasienko, mów. Ktoś byłby nawet, nie wiem, totalnym out of space influencerem. Pewnych słów nie wolno wypowiadać. Tak jest. I tu się zgadzamy, Kasienko. Tak, słuchajcie. Dziękuję. O, Kinga, akurat na sam koniec przyszłaś, a teraz posłuchasz bardzo mądrych słów
Kingo. I teraz wam wszystkim też przeczytam bardzo mądre słowa. Przypominam, Edward Abramowski, słowa napisane w 1897-98 roku. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym, taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Słuchajcie, ponieważ Kinga jeszcze tu weszła na czat, to ja przypomnę, głównie po to, dzisiaj nie czytałem książek, tylko podjąłem taki temat, tego właśnie gróźb karalnych na TikToku, bo chcę wyjść z inicjatywą ustawodawczą. Tak mi zresztą zasugerował ten pan z Komendy Głównej Policji w Warszawie, z którym rozmawiałem, żeby w mediach elektronicznych groźby karalne były ścigane z urzędu, a nie na wniosek osoby pokrzywdzonej. I to jest dzisiejszego dnia takie główne przesłanie. I to jest, tak jak powiedziałem, tylko pierwsze słowo, które wam mówię, a będziemy do tego jeszcze się odnosić nieraz. Także słuchajcie, to co? Aha, jeszcze przepraszam was, muszę was trochę ponudzić. Jeszcze druga książka. Niklas Luhmann, Funkcja religii, i takie cztery zdania króciutkie. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu, dlatego też żadnej struktury systemowej nie możemy zrozumieć bez odniesienia do środowiska. I te ostatnie zdanie się odnosi między innymi do tego, jak twórca, który jest w środowisku swoich, dzięki Kingo, dzięki, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, twórcy internetowi wchodzą w interakcję ze swoimi widzami. I jeżeli mają, nie posiadają takiego wzorca moralnego, to mogą bardzo łatwo być zwichrowani intelektualnie i moralnie. Dobra, jeszcze coś chcecie powiedzieć na koniec? Po jednym zdaniu. Chcę tylko powiedzieć jedno. Jeżeli twórca manipuluje innymi widzami, to dla mnie nie jest twórcą, bo każdy twórca powinien mieć przekaz, a nie manipulację. Dobrze, dzięki. Spineczka? Albo Kasia, która pierwsza, która tam? Bo macie wyciszone. Kasia? Czasem manipulacja jest obroną. Czasem komuś brakuje kompetencji, takich normalnie życiowych, żeby po prostu być dobrym człowiekiem. Ja współczuję Angelo, bo jego rola jest trudna, tu i teraz. Ale nie, ja nie mówiłam o Angelo, mówiłam ogólnie o twórcach, żeby nie mówić. Nie mówimy, o osobach, Kasiu. To jest nie. Przyjaciel, ale trudno. No. Ale długo o nim rozmawialiśmy, zatem pozwoliłam sobie. Masz prawo go obronić, dobra. Nie, mi też czasami siada psycha, jak jestem na social mediach. I tyle. No wiem. To wyjdź z kasu, nie wchodź. No nie, tutaj. Dobra, Spineczka. Leszek zna moje live'y, jak to tak. Są u mnie live'y. U mnie jest dyscyplina przede wszystkim. Tak. Na moim live jako ja twórca nie pozwalam na inną. Zdarzyły się sytuacje, że ktoś wszedł i próbował na moim live'ie na przykład powiedzieć, co się działo na innym live'ie. Ja nie wyrażam zgody na to, mnie inne live'y nie interesują. Nie pozwalam mówić negatywnie o innych osobach. Tak, jestem twórcą innych live'ów i można ze mną o depresji porozmawiać, o tolerancji, o tym, co dzisiaj Leszek rozmawia. Także zachęcam, jak macie kiedyś ochotę, to zapraszam. Też słucham muzyki. Tak, polecam. Polecam live'y Spineczki, polecam. Ja powiem tylko, Leszek mi bardzo dużo pomógł, pomaga mi do dnia dzisiejszego, wspieramy się, jesteśmy ofiarami oszustwa w internecie, tak. I tylko tyle wam mogę powiedzieć. Tak, że... to znaczy mieliśmy
Powiem, że mieliśmy to nagłośnić, ale Spineczka doszła do wniosku, że lepiej będzie nie dawać oszustowi atencji. Jest u mnie. No właśnie, bo ja miałam być na tym live'ie i zapowiedziałam się na tym live'ie, ale masz rację, Spineczka. Nie, po prostu zrezygnowała Spineczka, bo gdyby zechciała, to ja bym ten pociągnął. Nie dawać decyzja i dzięki temu po prostu polewamy ja to szanuję, ja to szanuję. Ja w tej chwili to szanuję i uważam, że tak jak Bumcio, przepraszam, że tak powiem, Bumcio, rozszalał to wszystko. A dobra, nie mówmy. Pamiętajmy, ale ja tylko dokończyć. Bumer jest bardzo fajny, bardzo przydatny, tutaj pożyteczny, ja go bardzo lubię. Przydatny idiot. Ogień, jeszcze ostatnie słowo ode mnie. Ja tak jak powiem, u mnie można sobie przeczytać, o co chodzi. Ja zadecydowałam, że od tego są osoby, które się tym zajmują. Dokładnie. Nie potrzebuję dawać na pewno atencji innym. Tak, i to jest moja decyzja i myślę, że to jest rozsądne. To co. Ja się z tobą zgadzam w 100% i bardzo mądrze postąpiłaś. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Właśnie dostałem wiadomość od TikToka, że już 90 minut live'a robimy. Także dzięki wam, naprawdę kocham was wszystkich. Ja mam pytanie na ten temat, jaki Kasiu, będzie u ciebie? I wszyscy, i dziękuję wam za ten live. Jaki następny temat to, będzie? Co powiedziałem. Tak? Jaki następny temat będzie na live'ie u ciebie? Wiesz co, ja mam spółdzielczość. Aha, okej, okay, dobra. Takie trochę nudne, nie? To dzisiaj nie, wyjątkowo był taki live, ja że powiem... ludzi jest, bo normalnie to u mnie jest tak, wiesz, spółdzielczość to nie jest fascynująca rzecz, nie? Mi jest miło czasami przyjść na live'a, który wiesz, toczy się spokojnie. Słuchajcie, Kinga napisała szałasy, muszę zdradzić. Kiedyś do mnie zadzwoniła kobieta z ministerstwa tego. I mnie zaprasza do Warszawy, żebym przyszedł, żeby budować wioski dziecięce. No ja się wkręciłem, mówię, że no nie mogę, bo tata, muszę tu się opiekować. Ona mówi, dobra, ktoś do pana przyjedzie, nie? I mówi, że z ministerstwa i się pyta, czy ja będę budował domki, nie? A ja mówię, no oczywiście mogę drewniane domki. A ona się mnie pyta, a czy może pan wybudować szałas dla tych dzieci? Na ostatek, Leszek, jeszcze dużo ludzi pyta o znak, znak, który wisi za tobą. Tak, to jest symbol pokoju i miłości. Tak, to jest symbol słowiański, no nie? To znaczy nie, to jest hipisowski symbol, nie, ze słowiańskich, nie, podobne są słowiańskie. Bardziej dla hipisów, przywiązany do wszystkiego ruchu, czyli wolnościowego ruchu, takiego, że oni myśleli swoimi głowami. Wolnościowo, miłosne też, tak. Dokładnie. Dokładnie. Nie, przepraszam, pomyliłam słowiański, bo podobnie. A nie szkodzi. To znaczy, słowiański jest taki, gdzie ma te nóżki takie chodzące od góry do dołu, przypomina trochę swastykę. Ale tutaj to nie. Przepraszam, to jest tak ten... mówię, bo tak jest, ten słowiański jest taki chodzący. Tak. Natomiast ten to jest co innego, ale rzeczywiście jest słowiański, bo to jest znak polskich hipisów również. Słuchajcie, dzięki wam w ogóle za wszystkie te prezenty i tak dalej. Dzięki serdecznie. Nauczę cię wypłacać. Tak. Dobrej nocy, pozdrawiam, kończę dzisiaj. Tak, symbol Mercedesa. Dobrej nocy. Bardzo masz kulturalny czat, wiesz? Bardzo kulturalny wszyscy czat. Jesteśmy Mercedesami, pamiętajmy o tym. My jesteśmy Mercedesami swojego życia. Dobra, dobrej nocy, wyłączam, pozdrawiam i pozdrawiam, całuję. Pozdrawiam, papa.